Witam i zapraszam na kolejny odcinek piłkarskiego Flesza. Podsumujemy w nim wyniki drużyn z Podkarpacia podczas ostatniego weekendu. W piątek Mielecka Stal ograła na własnym obiekcie Wigry Suwałki 3-0. Bramki dla biało-niebieskich strzelili Bartosz Nowak, Dejan Diermanowicz oraz Łukasz Wroński. Dzięki temu zwycięstwu oraz potknięciom innych rywali Stal Mielec przesunęła się na drugie miejsce w tabeli Nice pierwszej ligi, które jest premiowane awansem do Lotto Ekstraklasy. W drugiej lidze odbyły się wielkie derby Podkarpacia. Siarka Tarnobrzeg zremisowała ze Stalą Stalowa Wola 2-2, choć do 90 minuty było 1-1. Już na początku meczu Adrian Gębalski dał prowadzenie przyjezdnym, ale przed przerwą wyrównał Kamil Cupiak. Najwięcej emocji było w doliczonym czasie gry. Najpierw do siatki trafił Patryk Stefański i wydawało się, że Stalówka wywiezie z Tarnobrzega 3 oczka. Jednak chwilę później wyrównującego gola zdobył Jakub Księżniakiewicz. Stal Stalowa Wola pozostaje w strefie spadkowej, natomiast siatka Tarnobrzeg jest już pewna utrzymania w drugiej lidze. Również w piątek Resowia pokonała Wiślan Jaśkowice 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów w doliczonym czasie gry strzelił Dorian Buczek. Dzięki zwycięstwu Pasiaki utrzymały prowadzenie w ligowej tabeli. Do nie lada sensacji doszło w Jarosławiu. Miejscowy JKS pokonał 2-1 faworyzowaną Stal Rzeszów. Prowadzenie gospodarzom dał tuż przed przerwą Rafał Surniak. Po zmianie stron stan rywalizacji wyrównał Kamil Bątkowski. Jednak decydujące słowo należało do gospodarzy. Zwycięskiego gola zdobył Krzysztof Zawiślak. Czerwoną latarnią trzeciej ligi zostały Karpaty Krosno. Podopieczni Dariusza Jęczkowskiego ulegli na własnym boisku MKS-owi Trzebinia 1-3. Dwie bramki dla gości strzelił Michał Kowalik, a jedno trafienie dołożył Paweł Sawczuk. Swoją drogą była to jedna z ładniejszych bramek, jakie padły na podkarpackich boiskach ten weekend. Honorową bramkę dla Karpat strzelił Adrian Buszta. Wólczanka Wólka Pełkińska przegrała na wyjeździe z Krzo Ostrowiec 1-2. Gole dla ekipy Przemysłowa Cecherza strzelił Michał Grunt oraz Dawid Kamiński. Bramkę dla Wólczanki zdobył Maciej Lech. Warto dodać, że wszystkie gole w tym spotkaniu padły w ostatnim kwadransie gry. W czwartej lidze piłkarze także rozpoczęli zmagania już w piątek. Polonia Przemyśl ograła LKS Pisarowce 2-0. Dwie bramki dla popularnej Barcelonki strzelił Roman Worobej. Stal Sanok wygrała z Granicą Stubną również 2-0. I podobnie strzelcem obu goli był jeden zawodnik, Bartosz Sieracki. Piastu Czempy pokonał Błękitne Kropczyce 4-1. Po golach Łukasza Tyrawskiego, Marcina Frańczyka oraz dwóch bramkach Rafała Nogi. Gol dla przyjezdnych padł po samobójczym trafieniu Kamila Bawoła. Niespodziewanie Wisłoka Dębica straciła punkty na własnym obiekcie. Podopieczni Dariusza Kantora zremisowali z Wisłokiem w Strzyżu 1-1. Prowadzenie miejscowe dał Sebastian Fedan. Gola wyrównującego zdobył Waldemar Znamieńczyk. Sokół Nisko po golach Michała Serafina oraz Marcina Tura pokonał Wisłoka Wiśniowa 2-0. Bliska spadku z czwartej ligi jest Głogowia Głogów Małopolski. W ten weekend piłkarze Głogowi przegrali 0-2 z Iglopolem Dębica. Bramki dla przyjezdnych strzelali Tomasz Nalepka oraz Kamil Machnik. O utrzymanie dzielnie walczy Unia Nowa Sarzyna, która pokonała faworyzowany KS Wiązownica 2-0. Autorami bramek dla miejscowej Unii byli Michał Madej oraz Arkadiusz Klocek. Nie zawiódł również lider tabeli. Sokół Sieniawa wykorzystał fakt, że pauzował izolator Boguchwała i powiększył przewagę nad izolacją. Podopieczni Marcina Wołowca pokonali 3-1 rzemieślnik Pilzno. Bramki dla Sokoła strzeliliby Sebastian Brocki, Jarosław Lis oraz Mateusz Jędryas. Dla rzemieślników gola zdobył Tomasz Barycza.
To już koniec tego odcinka Piłkarskiego Flesza. Zapraszamy na kolejne i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie i zostawić łapkę w górę. Dziękujemy również za wszystkie komentarze. Cześć!